kategorii tematycznej, mianowicie do kategorii piosenki żołnierskiej i patriotycznej i do kategorii wiekowej Zuchy oraz Harcerze. W tej kategorii wyróżnienie zdobył zespół wokalny Gwiazdeczki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu. Trzecie miejsce zdobyła Julia Iwanicka z Tkacza. Drugie miejsce, zapraszamy do nas Julkę i zapraszamy teraz za chwilę zdobywcę drugiej nagrody. Będzie to Angelika Piórecka. Gorące brawa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie po koncercie laureatów. Wyłoniliśmy zwycięzców, wiemy już, kto zajął pierwsze miejsce w każdej kategorii. W tym roku uczestników było 129. Zgłosiło się 27 patroli w kategorii piosenki harcerskiej i turystycznej i 10 patroli w kategorii piosenki żołnierskiej i patriotycznej. Uczestnicy wczoraj mieli przesłuchania. Trwało one bardzo długo, były bardzo męczące. Każdy pewnie był pełen wrażeń po przesłuchaniach. No, część mogła już przyjechać w piątek, zintegrować się z naszym środowiskiem. Były organizowane śpiewanki dla nich, które przygotowała druhna Sylwia Papiernik, nasza orka. Pozdrawiam tutaj z tego miejsca. W sobotę po przesłuchaniach uczestnicy poszli na kręgielnię. Dzięki uprzejmości pana Bogdana Smolarka, dyrektora. No i dzisiaj każdy wyróżniony zespół mógł się jeszcze raz zaprezentować. Były główne nagrody ufundowane przez Ośrodek Kultury Tkacz, między innymi przez panią Anię Grabek i pana Darka Seligę, których pozdrawiam również. I pozostaje mi zaprosić chyba na 25. festiwal jubileuszowy, który też będzie organizowała nasza Komenda Chówca. Tegoroczny festiwal miał na celu propagowanie piosenki patriotycznej wśród młodzieży tomaszowskiej, ale także integrację środowisk harcerskich naszego miasta oraz województwa. Uczestnicy przyjechali, no wiadomo, z powiatu tomaszowskiego, też z Radomska, z Łodzi. To były jedyne niestety przyjazdy na patrole, ale pewnie ze względu na to, że w tym samym czasie jest organizowany dość duży rajd Arsenał w Warszawie. I dziękuję także grupie kwatermistrzowskiej, która jak widać za mną już sprząta i pomaga nam, no, za pomoc w organizacji. W tej kategorii, w kategorii Zuchy i Harcerze, zostały przyznane dwa pierwsze miejsca. I tutaj pierwsze miejsce równorzędne zdobył Adam Wiączek, jak również Max Miszczyk. Gorące brawa dla tych chłopców. Kto nie kaszle, ten nie harcerz, hej! Hej! Kto nie kaszle, ten nie harcerz, hej! Hej! Kto nie kaszle, ten nie harcerz, hej! Hej! Kto nie kaszle, ten nie harcerz, hej! W piosence pod tytułem Przybyli łani pod okienko oczywiście zaprezentuje się nam zespół wokalny Gwiazdeczki z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu. Zapraszamy.
angels bring me out the dark. Finally, I need to you, please don't breathe. But no heaven's time with vibe, and how we worship you. We could have had it all. I'm rolling in the deep. You had my heart inside in your head, but you played it to the beat. Dobrze, dziękujemy bardzo. W kategorii wędrownicy w piosence patriotycznej, żołnierskiej. Tutaj wpłynęły 3 zgłoszenia, więc jury przyznało jedną nagrodę. Jedną nagrodę, pierwsze miejsce, jak również jedno wyróżnienie. Przyznam, że obrady jury trwały bardzo długo, ale były jednomyślne i jednogłośne w ten sposób, żeby tutaj nikt nie miał wątpliwości. I tak, wyróżnienie zdobyła 101. drużyna wędrownicza Cichociemni. Chodziło o tę piosenkę Cichociemni. Ja w poprzedniej kategorii wspomniałam o tej piosence, ale to w tej kategorii. Chodziło też, że dotarli do źródeł i znaleźli dla siebie piosenkę, która jest ich tytułową piosenką, tak? Cichociemni. I pierwsze miejsce w tej kategorii zdobyła Patrycja Adamska. I gorące dla niej brawa. To jeszcze zapomnieliśmy dodać, że dowodziliśmy tu pana Antoniego Smolarka, ale to jest oczywiście nasz druh pod harcmistrz, który zawsze nas wspiera i pomaga przy organizacji różnych imprez harcerskich. Wielkie brawa dla pana, do druha Antoniego. Oczywiście zapraszamy w przyszłym roku do kolejnej edycji tego konkursu. To będzie konkurs jubileuszowy, 25 już. I ja myślę, że tutaj werdykt nikogo nie zniechęci. W przyszłym roku z nowymi siłami, z jeszcze większym zapałem i radością przyjedziecie tutaj śpiewać w Tomaszowie na kolejnym festiwalu piosenki Zielona Nutka. Gorące brawa dla organizatorów i dla wszystkich wykonawców. Jeszcze raz dziękuję. Po raz drugi zapraszamy Cichociemnych, którzy wykonają dla nas piosenkę właśnie pod tytułem Cichociemni. Pasemia, rób coś krzykną, rozwiózł jak po lesie, dostał serce, wylał krew na wrzesień. Czas podziękować 3 bardzo zaangażowanym w przebieg festiwalu osobom. O wręczenie kwiatów poproszę komendanta Chówca, przewodnika Bartłomieja Skłodowskiego. A na scenę zapraszam panią Monikę Olczyk, panią Annę Grabek oraz panią Elżbietę Dudek. Thank you.
sercu, bo polskie.